Portugalia i Madeira nie przestaje mnie zaskakiwać, zobaczcie. Pojemnik na to, co wypili pracownicy w czasie zmiany. Jakie piękniusie. Rozumiem, dlaczego się mówi na jedną nóżkę i na drugą nóżkę. O, te bananki są słodkie takie. Szczerze? Nie nazwałbym tego dobrym rumem. Witam serdecznie. Jesteśmy w najważniejszym dla mnie miejscu na Maderze z punktu widzenia tego kanału. Jesteśmy w destylarni tutejszego rumu. Piliśmy już ponczę z tym rumem. Teraz musimy zobaczyć, jak to się robi i jak smakuje. Żeby zwiedzić tą fabrykę, destylarnię, tak naprawdę jest free entrance, darmowe wejście. Można sobie zobaczyć, jak się to destyluje. Wydaje mi się, że wtedy w dobrym to nie jest po prostu kupić sobie rum i im się to zwróci, że tak powiem. Leżakują nasze piękne rumy. To jest wszystko napisane. Ile jest litrów? Jakaś pipa. O, 50 tysięcy litrów. Tabeczka ma 225. Czysty alkohol tu jest chyba. Nie wiem, czy on jest dopiero potem rozwadniany, czy co. Dawna metoda destylowania. Tu się gotowało, podgrzewało, parowało. Tu się osadza i dlatego to jest pod kątem, że tu spływał już czyściutki alkohol. Tutaj się nalewało. Nie wiem, czy to dlatego tutaj są te cytrusy, że z tego po prostu robili. Aktualnie też się stosuje. Niektórzy jak nie stosują, to wiedzcie, że jak nie spuszczają pierwszych 100 ml, to pijecie metanol, nie etanol. I jest dlatego ból głowy potem. Dlatego sprawdza się temperaturę. A wybuchy są często, że przeginają z temperaturą i zaczyna się gotować i potrafi wybuchnąć. Przecież wysadziło nieraz mieszkania całe. Są jakieś stare metody, nie? Także piec opalany, zbiorniczek. Zbiorniczek jest duży, tam jest zacier i podejrzewam, że jakiś system rurowania dopływa. Do tego już czysty alkohol. Ale jest też tutaj nowa metoda, czyli na elektrycznych grzałkach. Tu podejrzewam są, no nie chcę tutaj ściemniać, bo tutaj niestety nikogo nie ma. No ale te rurociągi raczej są do destylowania właśnie, no. Domniemam, że ponieważ musi być rura chłodzona potem, to że tutaj jest jakiś system chłodzenia zimną cieczą, dzięki czemu to się skrapla w sposób, że tak powiem, lepszy. Pojemnik na to, co wypili pracownicy w czasie zmiany. Tutaj te beczki są zarezerwowane, ale to są ogólnie beczki, które są dopiero co jest wlany rum do tego. Gdyż tutaj jest fabryka. Do przechowalni zaraz pójdziemy. Przechowalnia kończy się sklepem tak naprawdę, gdzie możecie sobie coś kupić. Ważną rzeczą jest, że do wytworzenia rumu potrzebny jest cukier, no bo musi być zacier. Żeby był cukier, to tak naprawdę to nie było takie oczywiste. Cukier na Maderze został wytwarzany dopiero w XVI wieku z trzciny cukrowej. To pomocą takich klejów. Z niego jakoś z soku pszczynowego krystalizowali właśnie cukier. I tyle dopiero po tym procesie wytwarzania cukru tak naprawdę mogło się odbywać tworzenie zacieru, po czym był on destylowany. Aha, to jest ciekawe. Na przykład w Afryce do tej pory to widziałem, albo gdzieś w dżungli w Ameryce Południowej. Do tej pory, jeżeli się robi bimber, się go robi najprostszą możliwą metodą, czyli dajecie zacier do beczki metalowej albo do gara jakiegoś. Potem podwieszacie drugą miskę z półokrągłym dnem na górze beczki i pływa po tym zacierze mała miseczka i paruje to zacier na tą górną miseczkę, skapuje sobie do dolnej i to już jest czysty spirytus. To jest najprostsza metoda, najprostsza bimbrownica to jest to. Kolejna ciekawostka. Do wytworzenia 1 litra rumu potrzebne jest 12 kg cukru, żeby rum miał 50%, czujecie? 12 kg cukru, żeby rum mógł mieć 50% 1 litr rumu. Szok. Tutejsza fabryka jest chroniona geograficznie. Nie wolno w ogóle jej ruszyć. Kolejna ciekawostka. Madeira ma 741 km2. Trzcinę cukrową się tu uprawia na 172 hektarach. To jest dość dużo. Produkują tutaj 12 tysięcy ton cukru, z czego 3300 jest używane tutaj do produkcji tego rumu. Gaszę światło w fabryce, bo już narobiłem i idę pić. Takie rumy wysokiej klasy. No i teraz w pełni rozumiem, dlaczego się mówi na jedną nóżkę i na drugą nóżkę, bo to jest po prostu rum. Już dlatego wiemy, dlaczego się pije tutaj na jedną nóżkę, wypijasz to, ale żeby się nie przewrócić, to na drugą nóżkę, to... Okay, so could you tell me what is the best of the best of the best? Me now. Now it's not possible. It's not possible.
Okay, so I want to just take something, okay? The 15 years old okay, Modelo please. Wine cask, a single cask. Okay, please one. And something the most popular in Madeira, which one is? The 976 years. Okay, also take one. And I want to also check something, a white rum, yeah? And this is black, this is the normal brown, yeah? Yeah. And this is white? Yes. Okay, perfect. Because so don't it. Go to the barrel, it's young. Ah, okay, okay. Dobra, no to testujemy. Zacznijmy od białego. O, pachnie mocno specyficznie. Pachnie bliżej jak tequila niż jak biały rum. To ma 60 koni. To smakuje jak bardzo dobry bimber. Ewentualnie jak śliwowica, tylko nie czuć śliwek. Trochę kwaśne, pachnie specyficznie. Szczerze, nie nazwałbym tego dobrym rumem. Ale pani mówiła, że tamten jest najgorszy. Ten już pachnie dużo lepiej. To jest czarny rum. O, czarnego rumu można się tu napić. Jest bardzo dobry. Naprawdę, jest. Ja nie wiem dlaczego z jednej destylarni jest taka przepaść między jednym a drugim. Bardzo dziwne. Fajnie. Rozpływa się to naprawdę fajnie po podniebieniu. Ma dobre walory smakowe. Jest ok. No i tutejsza petarda. Wiem, że będzie petardą, bo pachnie jak te cukierki, co się w bomboniarkach kupuje. O, tak. I za to można się dać pokroić. Bombonierka w czystej postaci dla dorosłych. Kuper się rozpływa, smak w ustach. Po kubkach smakowych. No, powiem wam, że w takim razie cena robi różnicę. To jest lepsze niż wyśmienite, naprawdę. Dlatego warto tu przyjechać. Nie bierzcie w takim razie tego. To sobie zabierzcie po taniości jako suwenir. Tego to nie róbcie komuś tej krzywdy. A tym się delektujcie i bierzcie do domu ile tylko możecie. No dobre. Jak ktoś lubi rum, rozpływa się w ustach to. Bardzo mi się też podobają te gabloty. Jest to pseudomaderskie wino, które chyba jest likierem. Ale możecie też, jak nie lubicie rumu, kupić sobie ponczę na rumie gotową już. Albo ponczy można się napić tutaj. Tak właśnie zrobię. Jest pomarańczowa i passion fruit, czyli marakuja. Obrigado. Piliśmy już cytrynową i pomarańczową, czyli tą klasyczną pomarańczową z miodem. A teraz spróbujemy jeszcze z marakui. Słodziusie. Dobre. Super. Idę dać dziewczynom, się ucieszą. Ze względu na to, że zaraz będzie Matki Boskiej Zielnej, zobaczcie, jechaliśmy i naprawdę całe miejscowości są tak przyozdobione jak tutaj. Kolorowe kwiaty. Proszę bardzo, jak pięknie. A idziemy zobaczyć takie chatki. Z moją żoną nie można się nudzić, jeśli chodzi o zwiedzanie. Klaudunia, kto tu lubi najbardziej zwiedzać, powiedz? Ja. I wszystkich przeorać. Aż wieczorem każdy jest padnięty. Zmęczony. O, proszę bardzo. Jakie piękniusie. Fiu, 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 fiu. Dobrze, że mamy auto. To chociaż Klaudia nas aż tak tutaj nie przeora, bo blisko parkingi. Ogólnie to jest traditional house. Tutaj to się nazywa lokaria. Okiennice malowane. No teraz to olejno, wtedy to czymkolwiek. Chodźcie, zobaczymy, co jest za domem. Mieszkasz sobie w takiej chatce, człowieku, takim widokiem z okna. Ja bym wtedy tutaj miał sypialnię. Tu bym miał widok taki. Specjalnie dla mojej teściowej. Zobacz, jakie hortensje można wyhodować tutaj w takim klimacie. O, i zobaczcie teraz na Matki Boskiej Zielnej, jak jest przygotowany, jak to pięknie wygląda, patrz. Kolorowo, pięknie, z pięknym widokiem. Jak macie auto, zajechać tutaj jest parę minut, to jest nie wiem, 3 km, nie? Ludzie tu sobie, no wiecie, jak przyjeżdżają na przykład na All Inclusive, do jakiegoś dobrego hotelu, no to wtedy, że im się nudzi, no bo ileż można siedzieć i nic nie robić, to wykupują sobie wycieczki i tutaj sobie przyjeżdżają odpłatnie autokarem albo busem pozwiedzać. Ta miejscowość cała jest dość malownicza.
dlatego że ma takie budynki słodziutkie, takie o, kwieciście jest tak bardzo. Już wcześniej jak tu przejeżdżałem autem, tylko do innej destynacji podążaliśmy, to właśnie mieliśmy się tu zatrzymać, natomiast Klaudia ogarnęła, że to jest to, czego szukamy, więc jeszcze tutaj będziemy. No i stragany z owocami, świeżymi, tutejszymi. O, te bananki są słodkie, takie piękne, małe. Co to jest to? Nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale ja to spróbuję. É mim, aqueles verdinhos, depois só comes o branquinho. 3 euro. 3 euro. Obrigado, obrigado. Kurde, nawet po portugalsku już się dogadałem. Kupiłem banana, banano ananasa. Tylko nie wiem, jak go się je, ale pewnie ktoś mi gdzieś wytłumaczy. Albo zobaczy na YouTubie. Te pani na straganie nazywają to banano ananas. On musi dojrzeć, bo inaczej to nie chcą schodzić te łupinki. I to się tak tutaj obiera. I je się tak, o. Ciekawie smakuje. Ciężko mi to określić. Jest to takie specyficzne, ale dobre. Muito delicioso. Ciekawy smak. Smakuje jak banan z ananasem. Spróbuję tego banana. Pachnie jak banan. Jak ma pachnieć? Smakuje też jak banan. Jak może smakować? Aczkolwiek jest taki smaczniejszy, bo nie jest taki mączny. Jest taki bardziej smakowy. Dobry. Portugalia i Madeira nie przestaje mnie zaskakiwać, zobaczcie. Jedziemy sobie, jedziemy autem i nie dosyć, że przed chwilą w tym górzystym terenie widziałem tor wyścigowy na gokarty, to jeszcze jest tutaj darmowy kompleks, nie wiadomo czemu. Z prywatną plażą. Wszystko darmowe, pięknie zrobione, parking olbrzymi, bar, petarda, szok.